No Przemysław, jedziesz. Witam serdecznie. To, co dzisiaj tu schowaliśmy, to jest niewyobrażalne, to jest nie do opisania. Z tych bram, z tych wrot wyjdzie coś, czego jeszcze u nas nie było przez 4 lata prowadzenia i kręcenia filmików na YouTubie. Oskarix. 3, 2, 1... Zawracony w monotonie, chcę spędzić z tobą noc, a nie budzić się przy tobie. Jesteś tylko side, choć dziś woda nie night lover. Dziś musa nie klubowe, dziś rapy niech troje. Młoda jesteś chuda, jak bistruła kwasem głowę. Pokopane wow, opium, to teraz moda. Robi dużo dziur, to tak jak tamten chłopak. Pierdolony gnój, tylko się nie zakochaj. Stres zamykasz papier, kończysz tak jak Conan. I co? Podobała się maszynka na prezentację Oskarixa? No oczywiście się podobała, bo jak, że komuś mogłaby nie podobać się RS6? Ja takich ludzi nie znam. Zaczynamy prezentację wypasa. Jak widać, nie zwalniamy tempa, wręcz przeciwnie. Cały czas więcej mocy, więcej koni, więcej niutków i takie właśnie wypasy u nas w programie. Mamy to, zaczynamy, poszło! Lata robimy to, co robimy. Doskonale wiecie. Jeszcze żadne warioty do nas nie zgłosiły się, by dać nam do przetestowania takiego kota. Ale my mamy dobre znajomości, my mamy wspaniałych ludzi, którzy nam pomagają w realizacji tych planów. RS6 na największym wypasie, 18 rok. Słuchajcie, max tonów jest tu multum, jest tu full, wygląda to dobrze, ogromny grill, słuchajcie, quattro, to jest prawdziwe quattro, no w takim aucie to jest prawdziwe quattro. Zobaczcie ten ryj, to jest byk, bo ja porównuję auta, Mercedesa ostatnio porównałem do ślimaka, do płaszczki, do jakiejś tam manty, nie? BMW to jest rekin, to jest żarłacz biały, to jest po prostu ludojad, jak z filmu Szczęki 3, 4, 5, 8, 13. Natomiast to Audi wygląda jak byk, kurwa, pędzący na koridzie. I niech się ktoś ze mną nie zgodzi. Ja wiem, że niektórzy nie lubią Audi. Ja też się troszeczkę wyśmiewam. Ale powiem tak, na temat RS6 nie można powiedzieć, że to jest chujowe auto. 1.9 TDI w A4 jak najbardziej zajeżdża petungiem. Ale taki RS... perfekt! Jakie groźne, jakie oczy przymrużone, taki pędzący byk wkurwiony na pełną pi, biegnie po mieście i chce się sadzić. Tak wygląda ta Audi. Słuchajcie, Nando Grey. Ten kolor to jest właśnie ten, nie umiem przeczytać. Wypasiony najlepszy. W Skodzie Octavii wygląda jak petung, natomiast w RS-ie wygląda dostojnie na wypasie. Pięknie zrobiona szybka, taki fotochromik, żeby nie było widać naszego ryja, jak zapierdalamy tym kotem. Kameleon. Tak? A co powiedziałem? Już nie pamiętam. Ja też. W każdym bądź razie jest prawdziwy wypas. Słuchajcie, seria 21 cali felgi, nie? 21 cali, oczywiście tarcze ceramika, oczywiście klocki, nie ceramika, ale tarcze ceramika. 21 cali, słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, że te tarcze, te klocki wielkościowo to chyba mają naprawdę z 17-18 cali, więc wy niektórzy macie takie... Ale jak to widać w ogóle z tej strony, że tą tylnią ma pana tak jeszcze... Nie, no bo to jest quarto, to jest quarto, to prawy przód napędza, to jest quarto, quarto, quarto. Dobra, lusterka, zobacz. Tu jest taki połysk, a tu lusterko macie, czy ty widzisz te detale? Ale właśnie mówię, że będzie zmienione na czarne. A? Tak.
Łeb jebało mu? Łeb jebało mu? No z nim zaraz pogadam. Zobaczcie, tu wszystko to listewki czarne. Ja nie będę mówił w R6 o jakimś panoramicznym dachu, bo tam chyba do żygania. Jak zapierdalamy czipaki. Auto jedzie 330 na godzinę, ma 730 koni. Troszeczkę motą chipów pierdolniętych. Coś tam majster na laptopie podziubał potetłą. I wyszło jak wyszło. O, jest baja, Oskar, podejść, damy tu troszeczkę profileczka, jeszcze damy tu troszeczkę jeszcze boczku. Awancik, bo tak poprawnie nazywa się ten kozak. RS6 w Awancie. Wypas. Idziemy dalej, mamy tutaj oryginalną taką loteczkę. To wygląda jak kawał deski normalnie do prasowania. Natomiast właściciel delikatnie jeszcze dokleił jeszcze lepszą, jeszcze bardziej wypasioną, jeszcze bardziej luksusową loteczkę Maxtona. A co ona daje? Daje to, że wygląda wypas auto i jeszcze kurwa do dusza, jak ten krot i tak waży ze 2,5 tony, to jeszcze to powietrze kurwa do dusza, że jak jedziesz 3 paki, to waży 4 tony. Można odwrócić kurwa audycję do góry nogami i jechać kurwa po suficie. Tak dociążo kurwa ten spoiler. Baja. Odejdź Oskar, tu się z tyłu. Jakże pięknie wyprofilowane lampki. Już nie mówię, że to są LEDy, lasery, bo już to wszyscy wiemy, jak to fajnie wszystko wygląda. Jak ta lampa jest ucięta. No ta dupa jest naprawdę kozakiem. No powiedzcie sami. Gdzie to? I tu jest to, co powinno mieć. Nie jakieś paróweczki azjatyckie, małe jakieś tam kabanowski tam z dodatkiem 4% drobiu, nie. Tu mamy potężne kabanosy, potężne myśliwskie kiełby, które naprawdę gadają głośno. Oczywiście tumik jest tam delikatnie, też jakieś dziury tam były robione, żeby głośniej gadał. I to będzie w programie, oczywiście, że będzie. Przepiękny dyfuzor, po co? Po to, by stabilizował tor jazdy przy ogromnych prędkościach. Jak już powiedziałem, auto jedzie 350 na godzinę. Przejdźmy do serca. Silnik, maska, gadem. Zalety, bardzo tanie w eksploatacji. Tarcze i hamulce 130 koła, poli 30 litrów. Ubezpieczenie, nie wiem, jakieś ze 25 koła na rok. Z autokasko. Naprawdę, jakby coś miało się w tym silniku stać, podejrzewam, że góra 200-300 zł i mamy tu powymieniane pół motoru, od wtrysków, kurwa, po turbiny i po wszystko, także bardzo auto, tanie w eksploatacji, naprawdę polecam każdemu, co za ostatnie bejmy chce kupić toczkę i zrobić bujankę na mieście, w tym aucie tak jest. V8 TFSI, naprawdę potwór, naprawdę jeden z lepszych silników, który został wyprodukowany, oczywiście. Zajrzyjmy do środka, jak tu jest. Jest rewelacyjny. Pikowany welurek na środku trzyma nam dupę i plecy i wielkie motyle i większe schaby boczne na girach, tak, pulpety trzymają nam tutaj. Jest wypas, jest tak jak powinno być. Monitorek wyjeżdża, z takich rzeczy to słynie Audi, tak. I wygląda to dobrze. Oczywiście wszystko w karbonie, oczywiście nagłośnienie Bose, ale w RS6 nagłośnienie i wyposażenie naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo tu chodzi o silniki i osiągi. I takie właśnie jest to auto. To jest byk zapierdalający na koridzie. Tak, co mam gadać? Bo Oskar pokazuje znaki, o kurwa nie wiem. Aha, chcieliśmy pokazać kierownicę, dobra kierownica, ładna, obszyta, też w karbonie, tu niebieska nitka. RS6 napis ucięta, bo to widać, że tu jest sport. Nie, naprawdę, patrząc na to auto wiemy, że tu nie ma sania po krzokach. Właściciel nie z jednego pieca żor chleb. Jadymy! I jesteśmy już na rundzie próbnej. Oskar zmieniamy na Dynamic. Dlaczego? Że nie codziennie możemy jeździć aż takimi wypasami. Ale bardzo miło. Bardzo, bardzo miło. Jeżeli ktoś mówi, że Audi są, nie są super, no to powiedzmy sobie szczerze, no RS6 jeszcze nie jechaliście, ale... A zmień na łopatki. Nie będę jeździł na łopatkach tu. Zaro, poczekaj. Tu trzeba trzymać łapę. Kiedy dwoma łapami. Ja nie chcę jeździć na łopatkach, ja mam automata właśnie. Ja bym chciał jeździć na łopatkach, to bym sobie kurwa kupił automata bez tego. Zaraz damy. Oskar X, więc tak. Środek. Mówiliśmy o środku. No tak, jak w sportowych autach, to nie jest ważne. To jest ważne. Pedał gazu jest ważny. Łopatki, to jest ważne. No jadą jakieś zerówy przed nami, to... Więc tak,
21 cali felga, opona tam profil pewnie jakaś 30 będzie, szerokość na pewno około 3 paczek. Powiem tak, Audi właśnie mają to do siebie, że bardziej są komfortowe niż oczywiście BMW sportowe, wiemy o co chodzi. I tu naprawdę tym samochodem możemy jeździć sobie naprawdę sklep, tor wyścigowy, wszystko, gdzie chcemy, w pioch wjechać, wjedziemy i wyjedziemy, nie ma opcji, żebyśmy się zakopali, no bo z taką mocą, kurwa, 730 koni po wjebaniu pedału gazu, no to po prostu on szczelo jak wariot, a jedzie jak szplin, jak już mówiłem, to jest byk, to jest potężny rozpędzony byk. Dobra, jedziemy, no, full pauta? Tak. To w lewo. Przejechaliśmy, no bo jest po prostu taka wiksa. Podniecenie sięgło zenitu. Jest taka wiksa, że po prostu nie było innej opcji. Powiem wam, że każdemu, nawet najgorszemu wrogowi życzę, żebyś chociaż raz w życiu przejechał takim kotem, bo powiem szczerze, tak, to Audi jest i tak jednym z lepszych wypasów u nas na kanale, bo naprawdę tak trzeba mówić o RS6. RS3 dobra, RS4 wiadomo, RS5 też kozaki. Ale RS6 to jest King Bruslika na tym iść! King Bruslika na tym iść. A teraz jedziemy na plac, jak się uda to dla was. Damy tutaj małą drifterówę. Ej, powinno udać się. Widzę, plac nie jest za mały. Widzę, może uda się. Hejże, ho, ruszamy. Zabraknąć testu tłumików, nie ma szalonego naukowca, wyjechał do Zakopca, stoi w korku 10 godzin, zajmę się tym sam! Słuchaj tego! Znaczy strzelą tak, że boję się, że tłumiki spadną na ziemię! God damn it! Jedzie się rower, któremu dam? Trakcji włączyć, ja pierdolę. Od razu poszedł. No tak, no ale ja opanowałem, bo to jest sprawna ręka, sprawna nóżka, umiejętności są goddamit najlepsze. Ale się jedzie. Przyspieszenie od zera. Tak? Tak, stój. 40 litrów spalanie, dziękuję. Małe, jak muszę, mówiłem, tanie w eksploatacji, no. Natomiast tak, warunki minus 6 na dworze, opony generalnie no nie są w stanie chwycić, no nie ma opcji, ja w moim tracę trakcję 420D w MC, a tu jest 730 w RSC, to przecież to jest logiczne, że to jest goddamit, przecież to nie auto dla każdego, głupkom i debilom by się nie podobało, zazdrośnikom, byk i krowa, oboje z Rożkowa. Zapowiedź pierwszą, tak go do mój dziadek. Ale sobie jedziemy, no to jest po prostu korida. Jestem zachwycony i nie myślałem, że tyle frajdy da mi Audi. Przepraszam, że się wyśmiewałem z was szuszwole. Zwracam honor. RS6 jest goddamit! Jest adreria, bo zawsze jak dreria to jestem podniecony, no zrozumcie to. Wieram przez komentarze, czemu dreria, kurwa, bo tak! Bo gdybyście jechali taką, kurwa, RS-ą 730, to byście strali pod ciebie. Ja tylko dreria, to i tak jest dobrze. Byście zobaczyli teraz Oscara, kurwa, pacjatę. No świnoblady, kurwa, róż! No ale no z podniecenia! Któremu dam się świeżo, Oscarus, nie? No dawaj. No nie... A weź na łopatki przełącz, jaka jest różnica? No. I teraz gaz, pizdek. Ajajaja, jest potwór. Ale i tak nie jesteś na łopatkach, jestem na drive, ja chcę automata. Ty już jesteś stary dziodek. Ja jestem stary dziodek. 8-4 roga, un stary, że zajeżdża, kurwa, z malcem, spod wąsa.
tu mamy piątkę, mamy pakiecie, wiecie? A my idziemy RS6-ką. RS0. Udamy. O! Jak już... Decyzja, trzymanie drogi, tu jest, jak już powiem i się powtórzę, na najwyższym poziomie. O, projektenci Audi wiedzieli, jak mnie wkurwić, a zarazem podniecić, wiedzieli, że będę tego byka testował. To co, zbierasz teraz na taką? Nie, bo to bym musiał, kurwa, pańki krosi, łe, panie. Przez... nie zużycie paliwa 40 i pół, dziękuję. To powiem krótko, to ja bym musiał żyć 350 do 420 lat, żeby uzbierać na takiego kota. Naprawdę. I do widzenia! I my musimy do spraw lecieć dalej! Ja. Do widzenia. Do widzenia.